To komu w brzuchu? Pewnie się Państwo dziwicie, że tak się schylam, to ja się kłaniam sztuce. I tej, która jest, można powiedzieć, teraz będę mówić co wzniosłymi słowami, kapłanką tej sztuki. Tak, tak. Jesteśmy w Wrocław Nieoczywisty, dzisiaj zawitał, skorzystał z zaproszenia, do pracowni pani Elżbiety Terlikowskiej, wrocławskiej scenografki, kostiumolożki, malarki. I cieszę się bardzo, że tu jesteśmy. Artura dzisiaj nie widać, on za karę siedzi w kącie. A ja mogę z panią porozmawiać? Cieszę się bardzo, bo pani jest bardzo znanym człowiekiem, zwłaszcza w swoim w tym świecie teatralnym, artystycznym, ale szerszej publiczności, tej nazwijmy to popowej, mniej. I przyznam się pani, że dziwię się temu bardzo. No wie pan co, kto jest w ogóle dzisiaj znany szerszej publiczności? Robert Lewandowski. Oprócz celebrytów i osób, które zadzierają kiece i lecą. Także. Ja mówię to prowokacyjnie. No, tak, ja wiem, żeby. Także, no wie pan, takie czasy, takie zainteresowania, mało zainteresowania sztuką, mało zainteresowania osobami, które ją tworzą. Ja jestem zainteresowany, jestem w pięknym miejscu, cieszę się z tego, ale chcę też powiedzieć, że nie przez przypadek o tym wszystkim mówimy, bo to, co mi przyszło do głowy w związku z panią, to streściłem właśnie tymi słowami, że cudze chwalicie swego wrocławskiego nie znacie, a to dlatego, że pani zainteresowania, praca, wysiłki w tej chwili koncentrują się za naszą zachodnią granicą, u naszych niemieckich sąsiadów, prawda? Tak, ostatnio przez ostatnie parę lat pracuję w Niemczech, w dużych niemieckich teatrach, gdzie kultura teatralna i bywanie w teatrach jest rzeczą tak oczywistą i tak potrzebną, także muszę Państwu powiedzieć, że są full, wszystkie, pełny teatr. O jakiejkolwiek godzinie, czy to będzie godzina 11, czy to będzie godzina 13, to jest pełen teatr i ludzie się przebierają do teatru, jest elegancja, zdarzają się długie suknie, naprawdę celebryt, tak? Jest coś takiego, coś co podobne było jak pracowałam w Petersburgu na Wasilewskim. To było coś takiego, co dla mnie było wtedy szokiem, że o godzinie 10 rano jest spektakl, na przykład Don Juan. No i taka. Tak, i na przykład z ulicy kobitka z zakupami, z jajami, z chlebem idzie do pędzi, i tak? Pędzi i siada w którymś tam rzędzie i ogląda. Także tak samo w Niemczech. A gdzie pani teraz pracuje? Ja teraz pracuję w Chemnitz, w teatrze w Chemnitz i robimy Lastradę według Felliniego. Cudne, piękne wydarzenie i duże wyzwanie dla pani. No, czy ja, duże wyzwanie, bo mało obsadowa sztuka, ale zmieniające się kostiumy, zależnie od sytuacji. To taki trochę teatr na pograniczu takiego jarmarku, trochę takiej dekadencji, trochę takiego. Powrót do lat 60-tych, 70-tych, tak, to taki włoski, no nie chcę powiedzieć neorealizm, ale jakby trochę jakby w tym kierunku. Także jest zachowany, powinien być zachowany ten klimat, ale nie powinien być naśladowczy, bo powinno się znaleźć coś własnego, odkrywczego, ale trzeba się też sugerować tym takim włoskim klimacikiem takiej prowincji, takiego jakichś tych straceńców, jakichś takich ludzi w sumie bez celu. Utracjuszy troszkę. Tak, no ciekawe, bardzo ciekawe. Widzę, że pani się twarz uśmiecha, kiedy pani o tym opowiada. Nie, bo ja się cieszę, jak są takie rzeczy. Bardzo się cieszę na takie tematy. Po prostu nie lubię takich tematów, kiedy ja no, nie mam możliwości jakiegoś popisu, jakichś takich, no nie wymienię tutaj na przykład sztuki, czy nie lubię robić sztuk na przykład Różewicza, nie lubię robić. Dlaczego? Chociaż piękny tekst i bardzo mądry i wszystko, ale on zmusza do takiego realistycznego. Do takiego realistycznego, formalnego wręcz no, takiej formy, dlatego że jeżeli tą formę będziesz przerysować, to ten tekst już nie będzie jakby istniał, więc to musi być bardzo podporządkowane i nie trzeba kostiumem czymś podbijać, tak jak komedii dell'arte, gdzie kostiumem podbijasz no, jakiś tam banalny tekst, prawda, że to tak się nawarstwia, a tutaj to ja zawsze jak dostaję jakiś taki tytuł, na przykład Dziady Mickiewicza, to raczej no, nie to, że się wycofuję, ale mniej chętnie to robię, bo ja lubię rzeczy, gdzie ja mogę uruchomić swoją wyobraźnię, gdzie ja mogę po prostu zrobić coś swojego. Wróćmy chwilę za Odrę, bo
to Chemnitz to nie jest pierwsze miejsce. Nie, pani, to pani nie jest, jest nie, bywalczynią nie, nie, nie. tych teatrów wielu, przecież od lat. Tak, owszem, Chemnitz nie, ale Chemnitz jakoś mnie najbardziej, może najbardziej mnie pokochało. Jest to bardzo duże niemieckie miasto w sumie, bo mi się Chemnitz, ale jest to duże miasto z bardzo dużym teatrem, który ma wiele scen, ma scenę obrotową, więc tam jest bardzo duży zespół. Tam no naprawdę jest niesamowita ilość pracowni, które zaniknęły w Polsce. Jest i stolarz, i kapelusznik, i facet, który robi buty. Czyli wszystko, co wielkie, porządne teatry, tak, musi bo być. Teraz w tych teatrach wielkich naszych nie ma nic kompletnie, dokładnie nic. Likwiduje się dla oszczędności wszystkie pracownie, później szuka się ich na mieście, prawda, w innym mieście się szuka. A niemieckie teatry mają wszystko i mają też taki podział, taką specjalizację, bo tam jest, tak to wygląda, mówię o realizacji, że na przykład jeżeli chcesz białą koszulę, no to od białych koszul jest jedna osoba, jeżeli chcesz kolorową, to musisz iść do drugiej. Mówi pani o niemieckim ordynie, tak? Tak, tak. No i są obłędne magazyny, co jest w ogóle u nas, muszę powiedzieć, wszystkimi... z kostiumami, z rekwizytami. I w Niemczech nie ma rzeczy niemożliwych. To nie znaczy? Ma w sensie budowania czy scenografii. Robiliśmy z Bogdanem Kocą, zresztą też z Wrocławianinem, robiliśmy, Boże, Hamleta. I on sobie wymyślił... Też w Chemnitz? Też w Chemnitz. On sobie wymyślił taką inscenizację, że fortepian z dużej formy jest coraz niżej i w rezultacie on tam, no to improwizacja, gra na klawiaturze prawie na ziemi. To jak, gdyby to powiedział w Polsce... To nie, to by powiedział, żeby się puknął, prawda? Że to jest niemożliwe, że to nie jest nie do zrobienia. Tam się udało? A tam się zrobiło i on grał i ten fortepian schodził, aż on grał po prostu leżąc na podłodze. Tam nie ma słowa niemożliwe, tam jest wszystko możliwe, technicznie czyli jest możliwe. Wyobraźnia może działać dowolnie. Także można, tak, może działać dowolnie. Oprócz tego, co mi zaimponowało, magazyny, bo po każdym spektaklu wszystkie kostiumy idą do czyszczenia, idą worki foliowe i idą do magazynu. I magazyn jest tak ustawiony, że na przykład masz kolorami, kamizelki kolorami, rozmiarami. Także jeżeli chcesz dobierać na przykład, to idziesz do magazynu i patrzysz, 46 rozmiar kamizelka, chcesz czerwoną, bierzesz czerwoną. Że nie, a tutaj to po prostu jest potworny bałagan. Część jest czasami w workach, trudno jest dojść do tego. Oprócz tego bardzo szanują stare kostiumy, co tutaj się nie, tu się rzadko zdarza, może tylko w Polsce to spotkałam, może teatr stary. Czyli tak, teatry, tak, teatr rozrywki w Chorzowie, gdzie kostiumy są nie do pocięcia. Pewne kostiumy są nie do pocięcia. Muszą być, bo zrobili nam wielcy kostiumolodzy i nie można tego ciąć. Bo młodzież wchodzi, nowa młodzież, nowej generacji wchodzi i po prostu bez skrupułów tnie Miszczeń, wszystko, tak? tnie, niszczy i próbuje robić swoje jakieś kolaże z tego i zwykle są to po prostu zmarnowane rzeczy. A w Niemczech tego nie zrobisz, nie potniesz kostiumu. Możesz go skrócić, możesz go dopasować, ale nie możesz wejść z nożycami i go zniszczyć. To musi panią strasznie boleć, bo można powiedzieć, że pani... Człowiek, który przygotował kostiumy, scenografię do mnóstwa przedstawień w Polsce, zarówno do tych na deskach teatralnych, jak i w teatrze telewizji. Tak, tak. Pewnie część z nich przynajmniej traktuje jak swoje dzieci. Na widok czegoś takiego serce się kręci. No tak, wykorzystują. W ogóle nie ma nic takiego, że ktoś ma jakiś respekt, ci młodzi szczególnie, bo ci starsza generacja tych scenografów to potrafi zadzwonić i spytać, słuchaj, mam w rękach twój kostium, czy ja mogę i tak dalej. A młodzież się w ogóle nie zastanawia. Wchodzi, bierze, tnie albo w ogóle w całości bierze, cytuje czyjś kostium i w ogóle nie uważa, że to jest jej, bo ona to znalazła. Pani traktuje to trochę jak zabicie kostiumów. No trochę jest trochę zabicie kostiumów. Ja jestem bardzo przeciwna, że ktoś bierze twój kostium, a później patrzysz. Twoją pracę, bardzo często widziałam, nawet tutaj we wrocławskiej telewizji, moje kostiumy, które były użyte w przedstawieniu. Dokładnie, nie że część moich kostiumów, dokładnie moje kostiumy. Ile pani tych przedstawień w Polsce? No nie, w Polsce zrobiłam
Ja wiem, z 200. Właściwie niemalże wszystkich teatrach. Na wielu. W Poznaniu jeszcze nie robiłam. W Poznaniu to wyzwanie dla Państwa z Poznania. Nie robiłam w Poznaniu, a właściwie robiłam wszędzie. W tej chwili mam propozycję tak rozrzuconą teatralną w Polsce właśnie. W Niemczech się szykuje też Lipsk. Bardzo piękny. Tam już Pani była? Tak, bardzo piękny, mądry teatr i fajna może być realizacja, Dürer Matt. A w Polsce to mam rozrzut nieprawdopodobny, bo mam Kraków, Rzeszów, Białystok, Szczecin, no i Warszawa. Ale wie Pan, rzecz polega na tym, że jest propozycji na przykład 10, a z tych 10 wychodzi 3, więc ja mówię tak, dobrze, biorę, a później widzę, to odpada. I na końcu jedzie Pani za Odrę. I na końcu jadę za Odrę, oni się umawiają na realizację pół roku wcześniej. I tak. Wszystko gra tak, jak powinno. Gra tak, jak powinno, chociaż... Byłam niedawno wezwana na próbę kostiumu dla jednej osoby, co zrobiłam nieludzką awanturę, bo uważam, że jechać na... Do Niemiec? Tak, jechać do Drezna, po to, żeby jedna osoba, prawda, przymierzyła kostium, to uważałam, zrobiłam awanturę typu, że tu ja, polski wielki scenograf, się wygłupiam. Jak to, wy mnie ściągacie tyle godzin dla jednego kostiumu, ale w ogóle... Także już. To jak Pani wymienia te niemieckie teatrum, tak, Chemnitz, Lipsk, Kampnagel w Hamburgu, bardzo, bardzo taki prestiżowy teatr, to jest, Kampnagel to jest w Hamburgu, taki topowy, mówię. Ale to jest taki trochę awangarda, trochę underground, coś to jest to realizacja w takim teatrze, to jest wielkie wyróżnienie nawet dla mnie, tak. Boże, co właśnie... No, było tego w każdym razie. Właśnie próbuję sobie przypomnieć, co tam robiliśmy. Może Pani sobie... Tak, no, nie bardzo pamiętam. Teraz wspomnę, ale ja, kiedy czytam o Pani rozmaite informacje, ludzie opowiadają o Pani jakieś notki biograficzne, tam pojawiają się różne określenia. Malarka, kostiumolog, scenograf... Kim Pani bardziej się czuje? W tej chwili scenografem, kostiumografem, prawda, ale w ogóle skończyłam, proszę Pana, formy przemysłowe na naszej uczelni. Malarstwo skończyłam u mojego mistrza, profesora Hołasa, który mnie prowadził z liceum plastycznego. Czyli artystyczna miłość, tak? Miłość i uważał mnie za swoją najsłynniejszą uczennicę, ale poszłam w takim kierunku, że później już trochę był załamany, bo jest to... To był człowiek, który bardzo kochał malarstwo formalne, niedekoracyjne, nieopowiadające, takie no, czystą formę, prawda? Działając kolorem, fakturą, a nie znosił w malarstwie literatury, nie znosił takiego. Łączenia z czymśkolwiek innym, tak? A część jego uczniów poszła w jego kierunku, czyli bardzo formalnie podeszła do sprawy, a część się chciała koniecznie. Po jego torach, część? A część odeszła. Ja należałam do tych, którzy odeszli i kiedyś on taki pisał notatki, które wydał i napisał kiedyś w takiej notatce, dał mi te notatki, takie książeczki, poradnik, asystent, chciał mnie zostawić w ogóle u siebie na strukturze, tak. No i tam w jednym w tych książeczek było napisane, spotkałem dziś na ulicy moją najlepszą uczennicę. I to było w cudzysłowie. Także, to się Pani dostało. No to mi się dostało. On, nie, ale zawiedzony był. Był zawiedzony moją drogą twórczą, bo myślał, że ja pójdę tak trochę inaczej. Jego tropami. Ale też taka anegdotka, byłam kiedyś na plenerze z Dudą Graczem i Dudo Gracz się tak strasznie chwalił, jak on ma piękną pracownię swoją, malarską i tak dalej, ze swoich studentów. No i zawiózł mnie do Katowic, do swoich studentów. No i na sztaluga same Dudę Graczy. Wszystko Dudę, tak, Duda Gracz, wszędzie, na każdej sztaludze, nawet lepszy od Dudy Gracza, szczerze mówiąc. No i sobie tak pomyślałam, że tak nie wolno, że gdybym
Ja bym pracownię malarską, to bym pozwoliła na totalny luz. Nie, korektowałabym to formalnie, ale nigdy bym nie zawężała do czyli tego. Wszystko jest najlepsze pod warunkiem, że jest moje, tak? Tak, to było tak to było. Także. O dwie rzeczy chcę panią jeszcze zapytać. Pierwsza jest taka, co jest takiego w tej pracy w teatrach niemieckich, czego pani brakuje tutaj na naszym gruncie? Po części pani na to odpowiedziała, ale chciałbym w takiej skondensowanej formie. Wie pan, jeszcze jest jeszcze kontakt z aktorem. To też jest kostiumolog ma kontakt, tak? No tak, ma wielki kontakt i najlepiej mi się pracowało we Francji, w Strasburgu. Dużo tam realizacji zrobiłam w Tapsgare i w takich innych teatrach, bo tam aktor troszeczkę na innej zasadzie funkcjonuje. A to znaczy? Po prostu, nie wiem jak teraz, mieli takie swoje książeczki i tam zapisywali ilość prób tych. I on musiał mieć ilość prób, ilość realizacji, wtedy dostawał to ubezpieczenie takie. Jak on tego nie miał, to on był po prostu bez idei. I oni po prostu bardzo latali po całej Francji, bo tam oczywiście są te państwowe teatry z Comédie Française, gdzie oni mają stałe etaty, a oni nie mają stałych etatów. I oni w żadnym teatrze nie mają stałych etatów. Tak było, może to się zmieniło, bo już parę lat ale tam jestem. Ale starali się bardzo. I oni się strasznie starali, bo wiedzieli, że jeżeli tu podpadną, to nikt ich dalej nie zatrudni. I oni byli tak spolegliwi i wobec reżysera, no do pewnej granicy oczywiście. Ale to było tak, że tak samo w Petersburgu, że wszystko atliczno, że wszystko fajnie, proponujesz i aż człowiek był zażenowany, mówię, chcesz dłużej, jak może być dłużej, to proszę dłużej. I to nie o to chodzi, żeby oni tacy byli, wszystko się zgadzali, ale tam była rozmowa, on mówi, mi jest potrzebna kieszeń, mi jest potrzebno do rekwizytów to i to. A tutaj to bardzo często jest tak, że chce być najpiękniejsza we wsi. Ją nie interesuje, co gra, jak gra, gdzie, obok kogo stoi, jakie jest okno sceniczne, prawda? Ważne, żebym była ja i koniec, bo miałam też taki przypadek, że jest taka sytuacja, ja ją proszę, żeby ona nałożyła jakieś obuwie i ona tego obuwia nie nałoży, bo to obuwie jej skraca nogę, a później jest sytuacja, to było w Billy Elliotcie, że ona odprowadza wnuczka na autobus w papciach, a jest zima. Nie w papciach, tylko z gołymi nogami. Jest daleki od realizmu. Tak, a ja mówię, i w krótkim rękawku. Ja mówię, czy pani tak normalnie by odprowadziła w zimie wnuczka na autobus bez butów i z krótkim rękawkiem. Zaraz przyjechałbym ktoś no. Z szpitala psychiatrycznego. Tak, nie, no po prostu nie zdają, jakoś nie myślą po prostu, bardzo często nie myślą i wszystko jest ukierunkowane na to, jak pan mówił w tym wypadku, jak wyglądam. Jestem piękna i wszystko, ale to też jest wina no jakby naszych czasów, kiedy uroda jest tutaj rzeczą no, wybitną, znaczącą, no i pomaga. Gdzie brzydota, starość i inność nie istnieje. Nie, to się chowa się pod poduszkę. A drugie pytanie, które chciałem zadać, to pani teatralne marzenie. Ono jest związane z Wrocławiem, z wrocławskimi wie pan co, chciałabym. Coś, co chciałaby pani zrealizować? Chciałabym we Wrocławiu zrobić coś takiego, czyli we Wrocławiu i coś szczególnego, tak? Chciałabym zrealizować coś na dużej scenie i takie, no wiem, ja wiem, no jakiś na przykład jakiegoś Moliera, no coś kostiumowego, żeby pokazać czy komedii dell'arte, żeby pokazać, co moja wyobraźnia może i potrafi. Chciałabym strasznie. Mam kompleks Wrocławia od lat. To znaczy? No, we Wrocławiu prawie nic nie zrobiłam, też oprócz teatrów telewizji. No i bardzo dużo zrobiłam w teatrze lalkowym, jeszcze za dobrych czasów. A we Wrocławiu nie zrobiłam właściwie, zrobiłam parę rzeczy tylko. Zrobiłam w pantomimie, zrobiłam w Kapitolu jedną rzecz i ja nie mam propozycji z Wrocławia, nie mam. Chce pani powiedzieć, że to jest teatralna miłość bez wzajemności? No tak, tak to wygląda. Chciałabym w swoim rodzinnym mieście coś zrobić, ale no nie mam propozycji na razie i nie będę miała podejrzenia. Panie co, może to jest nieoczywiste, ale ja myślę, że to się musi stać i na to bardzo liczymy.
Także, no ale wie pan, to nie działa tak, bo to reżyser ma swój team. To nie jest tak, że dyrektor cię proponuje, może cię dyrektor zaproponować, ale jak ma, reżyser przeważnie robi z kompozytorem, z choreografem i tak dalej. To są takie teamy. Czyli kupuje pakiet gotowy, tak? Taki pakiet i z tym pakietem jeździ po całej Polsce. No ja mam też reżyserów, z którymi ja bardzo często współpracuję, i na przykład z panem Jurkiem Bielunasem, który to jest drugi temat dla pana, Jurek Bielunas, który zrobił nieludzką ilość przedstawień dla dzieci. W całej Polsce. Jest to naprawdę wybitna postać. To jest człowiek olbrzymiej wyobraźni. Olbrzymiej. Absolutnie. 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 Musi pan się z nim spotkać. Jest to niesamowity człowiek. I to pani obiecuje, a teraz proszę pozwolić, że zachwycę się tym, co tu widzę wokół, bo dawno nie byłem w tak pięknym miejscu. I jeszcze raz pokłonię się i pani, i sztuce, którą tutaj zastałem. A na koniec jeszcze państwo zobaczycie. Tusi pan kolędę. Och, nie aż tak.